Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zamierzałam na te tematy mówić nieco później, może w przyszłym tygodniu, ale niestety sytuacja zrobiła się bardzo dynamiczna, bo mamy dynamiczny proces antydemokracji naszego państwa. To, co wydarzyło się teraz w Sejmie i postawienie ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego po kolejnych ustawach dotyczących sądu, czyli cały pakiet ustaw, prowadzi do tego, że będzie koniec trójpodziału władzy. Będziemy mieli monolit w naszym państwie, gdzie wszystko będzie zależało od jednej władzy. Ta ustawa, którą chce koniecznie PiS przeforsować, dotycząca Sądu Najwyższego, łamie parę artykułów Konstytucji. Między innymi artykuł 10, gdzie jest powiedziane o trójpodziale władzy. I łamie artykuł 183 o powołaniu prezesa Sądu Najwyższego, gdzie prezes był powoływany przez prezydenta na wniosek KRS-u, a nie ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. Proszę zauważyć, że nasz minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Pozostali sędziowie będą wybierani niezgodnie z Konstytucją także przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obecni sędziowie Sądu Najwyższego mają być odwołani bez podania przyczyny, dlaczego to odwołanie następuje. Dlaczego Sąd Najwyższy jest taki istotny? Jego rola jest przede wszystkim nadzorcza, czyli nadzoruje pracę wszystkich sądów. Stoi na straży jednomyślności orzecznictwa w całej Polsce, rozpoznaje procesy wyborcze i stwierdza ważność wyborów, co myślę, że jest w tym wypadku nie bez znaczenia i dlatego taki pośpiech z tym sobą. Poza tym nadzoruje samorządy prawnicze, wszystkie adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak wczoraj podała pani sędzia, prezes Sądu Najwyższego. Spraw na przykład dotyczących tych wszystkich pracowników prawniczych było 90 rozpatrywanych w zeszłym roku, więc to nie jest tak, że nie ma w ogóle tych spraw, natomiast samych sędziów dotyczyły sprawy 15 i 15 zapadło orzeczeń, które karały w różny sposób. A także Sąd Najwyższy opiniuje ustawy i inne akty prawa. W czasach, kiedy nie mamy już w tej chwili Trybunału Konstytucyjnego, to obecność Sądu Najwyższego jeszcze w jakiś sposób mogła wpływać, niewielki, ale zawsze, na władzę ustawodawczą i na władzę wykonawczą. Natomiast ta ustawa będzie dążyła do tego, żeby zarówno władza ustawodawcza, wykonawcza, jak i władza sądownicza podlegały pod jedną pod akurat partię w tym momencie rządzącą. A przecież ma być państwo prawa. Niezależnie od tego, czy to prawo się podoba władzom, czy nie podoba, należy je przestrzegać. I sędziowie nie mogą być ani z PiS-u, ani z PO, ani z Nowoczesnej, ani z jakiegokolwiek ugrupowania. Mają być sędziami prawa. Obawiam się, że sądy nie zostaną oddane obywatelom. Wiemy, że sądownictwo nie funkcjonuje w sposób najlepszy. Należy je reformować, ale to nie znaczy, że przy okazji reformy należy pozbyć się istotnego elementu państwa demokratycznego, jaki jest trójpodział władzy. Te zasady jeszcze są z okresu oświecenia, sprawdziły się przez wiele setleci i nikt jeszcze nic mądrzejszego w tej chwili nie wymyślił w systemie zarządzania państwami jak demokracja. Jeśli pojawi się jakaś inna opcja, która będzie lepsza, wiadomo, że demokracja nie jest doskonała, ale jest najbardziej obiektywna. Obawiam się, że tutaj obywatele stracą możliwość jakiejkolwiek ochrony przez sądy, zwłaszcza po ostatnich ustawach dotyczących KRS-u i dotyczących sądów powszechnych. Tym bardziej, że wiadomo, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednym będzie mógł osobiście
osobiście wyznaczać skład orzekający w danych rozprawach. To jest ręczne sterowanie. To nie tak miała wyglądać reforma. Ciekawa jestem, jak obywatel zwykły będzie mógł się bronić wobec takiej sytuacji. Kiedy na przykład będzie jakaś kolizja z posłem akurat tego ugrupowania, który zwykły wypadek komunikacyjny, tego ugrupowania, które w tej chwili rządzi. Jakie będzie miał gwarancje, że zostanie prawidłowo osądzony? Wydaje mi się, że żadne. Proszę Państwa, po likwidacji, bo tak należy nazwać, Trybunału Konstytucyjnego, po zmianach, które wprowadzają zmiany w KRS-ie, wprowadzają w sądach powszechnych, powstaje nam monolit władzy. Nie mamy już trójpodziału władzy, na którym nam zależało. Obecny system, tak jak podkreślam, niedoskonały i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, jednak zapewniał jakieś bezpieczeństwo zwykłemu obywatelowi. A w tej chwili tak naprawdę to obywatel przeciętny, tak zwany przeciętny Kowalski, będzie tych uprawnień pewnie pozbawiony. Bo duże firmy, bogate, one i tak sobie poradzą. One znajdą sobie takich prawników, że wygrają we wszystkim. Natomiast tu będzie problem z normalnym obywatelem, który będzie zagubiony i będzie zdany tylko i wyłącznie na to, czy jest związany z partią rządzącą, czy nie jest związany z partią rządzącą. Takie czasy już mieliśmy, nazywamy je słusznie minionymi i nikt z nas nie chce do nich powrotu. Chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, że to, co jest w tej chwili szykowane, te wszystkie ustawy dotyczące sądów, to nie jest jeszcze koniec. Na wrzesień jest szykowana ustawa, która będzie mówiła o połączeniu ABW z Agencją Wywiadu. Jest to oczywiście możliwość zrobienia czystki kadrowej, bo o to głównie chodzi, tak samo jak w sądach i w KRS-ie. I wtedy będzie ogromne zagrożenie, że wszystko zostanie podporządkowane partii rządzącej. A jak niektórzy mówią cichym głosem, że rzeczywiście posypią się takie aresztowania, że opozycja nie zdąży się połapiać, a Państwo media nie zdążycie o tym nawet pisać. I myślę, że istotne jest to, że po doświadczeniach, które były przez tych 20 kilka lat, po doświadczeniach tej nowej Polski, niestety te błędy, które zostały popełnione przez poprzednie władze, nigdy nie zostały rozliczone, nigdy nie zostały podsumowane. Ci, którzy dopuścili się jakichkolwiek działań, które były niezgodne z konstytucją, które były niezgodne z przepisami, nigdy nie zostali przez poprzednią władzę panującą przez 8 lat, nigdy nie zostali rozliczeni. I myślę, że to jest pokłosie, że zbieramy teraz żniwa tych właśnie zaniedbań. Dziękuję Państwu bardzo.